W związku z epidemią koronawirusa widać, że niektóre półki w sklepach są opróżnione. Jednak nie wszyscy mieszkańcy Częstochowy ulegają panice. Nie da się nie zauważyć pustych półek po środkach higieny czy też braku mąki w sklepach. Sprawdzaliśmy, czy klientom marketów udało się kupić wszystkie potrzebne artykuły. Tak. Nie było większego problemu? Nie, dla mnie nie. Takich aż szałów, Bóg wie, jakich się człowiek nie robi, a no faktycznie półki są puste. Ale ja myślę, że trzeba spokojnie, cierpliwie wytrzymać to, co jest. Czyli nie uważa Pani, żeby trzeba zakupy robić na pół roku do przodu? Nie. Ja myślę, że takie zakupy na tydzień, żeby nie trzeba było wychodzić codziennie, to jest wystarczające. Wszystko się udało kupić. A jak Pani uważa, lepiej kupować dużo na zapas, czy raczej ograniczyć? Raczej ograniczyć. Ja kupuję w sumie dla trzech rodzin. Bo dla rodziców, taty mojego i dla siebie. Czyli Pani zakupy można tutaj na spokojnie przez trzy podzielić po prostu. Takie tygodniowe. Większość mieszkańców nie robi dużych zapasów, tylko zakupy na najbliższe kilka dni. Mimo tego widać, że część półek jest pusta. Ja kupuję na bieżąco, na razie. Czyli na tyle, co starczy na najbliższy czas przynajmniej? Na dwa dni. A co Pan uważa o osobach, które kupują duże ilości na pół roku do przodu? Znaczy, ja nie chcę nikogo osądzać, to jest każdego indywidualna sprawa i każdy po prostu robi jak uważa. Państwo na potęgę, czy raczej starcza nie, bez problemu? No raczej nie, tak? No trochę trzeba. Nie można kupować na potęgę, bo się później niszczy wszystko. Czyli wystarczy Państwu na najbliższe dni, a później ewentualnie kolejny raz? Myślę, że tak, bo to jest nie tylko jeden sklep, bo to jest kilka sklepów jeszcze, że to różnie się chodzi do sklepu, nie? Jest opustoszone bardzo, no. Nie? Bardzo. A uważają Państwo, że to rozsądne kupować właśnie na potęgę, przychodzić i kupować po 30 kg cukru na przykład? Nie, my mamy kilo cukru. No ale to zależy, ile osób też w domu. Wszystko, co chciałam, było i znaczy, no widać, że na półkach jest trochę mniej rzeczy, ale no ogólnie wszystko, co chciałam, to kupiłam. Robi Pani jakieś większe zapasy, czy raczej na najbliższy czas zakupy? Na najbliższy czas. Myślę, że jakoś nie będzie takiej potrzeby, żeby robić jakieś większe zapasy. Jest papierek, wszystko jest dostępne. Nie ma problemu z zakupami? Nie ma żadnego, jest wszystko także. Ryż Pan zakupił, bo tam widzieliśmy, że niekoniecznie jest dostępny. Co będzie w sklepie, to będziemy spożywać, także tak. Jest dobrze.